Witam w 8 już odcinku programu 7 minut. Tytuł dzisiejszego odcinka to o miłości prawie wszystko. Wiem, temat rzeka. Nakręcono z tego powodu setki filmów i napisano tysiące książek. Jednak czy ludzkość otrzymała odpowiedź, czym lub kim jest miłość? Dla nas ludzi to przede wszystkim stan umysłu. Stan, który określamy zazwyczaj na początku zakochaniem, a z czasem kochaniem. Często słyszymy, bo ja go kocham, bo ja ją kocham, bo my się kochamy. Świetnie. Jednak popracujmy chwilę nad tymi stwierdzeniami. Zadajmy sobie pytanie, co to oznacza w praktyce kocham. To dość proste do opisania dla osoby, która była zakochana. Przede wszystkim nieustannie myślimy o tym kimś. Chcemy go mieć ciągle obok siebie. Gdy nie ma tego kogoś, po prostu tęsknimy. A na dodatek jesteśmy dla tego kogoś zdolni zrobić prawie wszystko. Z czasem, kiedy czujemy, że miłość jest odwzajemniona i wyczuwamy przychylność, zaczynamy potrzebować bliskości fizycznej, którą nazywamy seksualnością. Seksualnością, która w przypadku miłości jest aktem oddania się ukochanej osobie i chęcią sprawienia jej przyjemności. Od razu Was ostrzegam. Pamiętajmy, że czym innym jest seks podyktowany miłością, a czym innym tak zwany seks na sportowo. Seks służący głównie relaksowi i zaspokojeniu własnych potrzeb emocjonalno-fizycznych lub też pragmatyczno-celowy, skoncentrowany na rozrodczości. Bo nie ukrywajmy tego, że są pary, które chcą mieć dzieci, uprawiają seks dokładnie z tego powodu. Są też tacy, którzy chcą, aby owocem miłości było dziecko. A czasami po prostu potrzeba mieć dzieci. Na koniec tylko dodam, że miłość w przyrodzie jest powszechna, bo ma swoją przyczynę. Dlatego kochamy tak często nasze zwierzaki domowe i poświęcamy im sporo czasu. Skoro już wiemy co nieco o naszej ludzkiej miłości, to przejdźmy do tej drugiej, czyli boskiej. Bo przecież ta jest przyczyną miłości ludzkiej, a dokładnie sam konstruktor, stwórca. Czyli Bóg to po prostu miłość. Skąd to wiemy? Ogólnie z Biblii, jednak szczegółowo, wręcz mega drobiazgowo z książek Shirmana Stona. Przecież są to książki głównie o miłości. Czytelnicy moich książek wiedzą, że opisuję zarówno miłość ludzką, jak i boską. Tę drugą boską rozpracowałem tak szczegółowo, że bardziej się już nie da. To rewolucja w dziedzinie wiedzy o duchowości, rewolucja w teologii, czyli nauce o Bogu. Jednak czy to pokolenie to zrozumie? A teraz trochę pragmatyzmu, czyli coś bezpośrednio dla Was. Czy ta wiedza z zakresu duchowości przyda się Wam w życiu? Powiem wprost, jest niezbędna w Waszym rozwoju, szczególnie rozwoju duchowym. I to nie kiedyś w przyszłości, lecz tu i teraz. Jest też niezbędna ze względu na dobro Waszych bliskich, szczególnie dzieci. I tutaj wręcz zalecam, a gdybym miał władzę, to napisałbym, nakazuję Wam nauczyć dzieci, czym jest dobro, a czym jest zło, na podstawie mojej 5. książki Sukces za życia, sukces po śmierci. Jest tam rozdział napisany specjalnie dla rodziców i dzieci. To chyba jeden z najlepszych poradników i przewodników duchowych w tym zakresie, jaki powstał w historii świata. Dlaczego? Czy Wy, rodzice oraz nauczyciele, nie widzicie, z jakimi problemami emocjonalnymi obecnie mierzą się dzieci? Ile mają problemów w domu, na podwórku, w szkole? Ile Wy, rodzice, macie z tego powodu problemów, kłopotów i nieprzespanych nocy? Jednak jeśli mądrze przeczytacie wspólnie z dzieckiem ten rozdział, usiądziecie i wyjaśnicie sobie wspólnie, dlaczego wiele spraw jest nie tak na świecie. Jeśli dzieci będą wiedziały, jak postępować i jak się zachować w różnych sytuacjach, kiedy nauczą się właściwie rozróżniać dobro od zła,
A gwarantuję, że po przeczytaniu tego szczególnego rozdziału dla rodziców i dzieci w książce Sukces za życia, sukces po śmierci, tak będzie. To dzieci będą nie tylko mądrzejsze, ale też spokojniejsze. Wy, rodzice, babcie, dziadkowie, nauczyciele i tak dalej. Bo my dorośli sami wiemy z doświadczenia, że najgorszą sprawą dla naszej psychiki jest niewiedza i niepewność. Polecam ją również nauczycielom i wszelkim osobom zajmującym się kształceniem i wychowaniem dzieci. Ta książka ma służyć dobru ogólnemu. A teraz tak już na koniec, bo dzisiaj trochę krócej ze względu na okres wakacyjny. Czy wiecie, dlaczego zatytułowałem dzisiejszy odcinek O miłości prawie wszystko? No właśnie, bo w następnym odcinku będę kontynuował swoją opowieść. Opowiem wam, dlaczego niezwykle rzadko miłość ludzka trwa przez całe życie. Dlaczego zazwyczaj tak często, choć gorąca i płomienna, tak szybko się kończy. I co wtedy? I co dalej? Do zobaczenia za tydzień. Zapraszam na kolejny odcinek programu 7 minut.